Gracie Deathsingerem. Na pewno nie raz, nie dwa zauważyliście na moich streamach, albo też gdzie indziej, że kiedy trafię surwa Deathsingerem i mam go na łańcuchu, to się cofam. Dlaczego? Ponieważ prędkość, z jaką przyciągamy do siebie surwa na łańcuchu, jest zależna od tego, czy cofamy się, czy nie. I teraz myk polega na tym, że standardowo prędkość, z jaką przyciągamy do siebie surwa, to 2,2 metra na sekundę. Kiedy łańcuch przechodzi przez jakiś obiekt, czyli ma kolizję, robimy to z prędkością 1,54 metra na sekundę. I w tym momencie wystarczy jedna rzecz, aby przyciągać go dwa razy szybciej. Po prostu pójście do tyłu. Kiedy idziecie do tyłu, a łańcuch ma kolizję, przyciągacie surwa z prędkością 3,08 m na sekundę. Zaś kiedy idziecie do tyłu, a łańcuch nie ma żadnej kolizji, przyciągacie surwa do siebie z prędkością 3,52 m na sekundę. Mam nadzieję, że te informacje wam pomogą. Powodzenia w graniu Deathsingerem.